sezon 2022 uważam, no ciężki był to sezon, nie powiem, że był łatwy sezonem, ciężki sezon, ale no, udało się, można powiedzieć, wszystko powygrywać. Nie, w okręgu i w oddziele udało się wszystko powygrywać. Mówiąc wszystko, to znaczy co? No, w kategorie różne i tak dalej, zawsze na tym pudle, w A, no tam 67 jest, w B, tam 95 jest, tylko że to są jeszcze zachodzące, nie? Że to albo zrobimy 67 kategorie już tak, a B podniesiemy trochę wyżej, albo odwrotnie, nie? No ale tam dużo nie będzie zmian, nie? Także... W roku 2021 był pan mistrzem Polski kategorii A, czyli sprintu. Tak. W tamtym roku miał pan jaki koeficjent? 73 groszy. I to dał panu mistrza Polski. 80, proszę? Tak. To, a w tym roku ma pan 60? 7. Lepszy wynik? Ale to już będzie piąte, szóste piąte, miejsce. Piąte, szóste miejsce w Polsce. W Polsce tak no. Powinno być raczej. Chyba, że podrzucają wyniki, a mój będzie. Panie Leszku, dalsza część sezonu to jakby pan miał określić, ile lotników, ile tych sukcesów, no bo trzeba się chwalić tym, co się osiągnęło. Wiktor, naprawdę, co te gołębie robią w życiu już 47 lat lotuję, nie miałem takich gołębi. To jest, one dążą do domu, one nigdzie nie chcą wchodzić, one mogą zginąć, a przychodzą. Jeszcze mogę powiedzieć tylko, jedną samicę też mam, tą dwuletnią, przyszła teraz, z maratonu wróciła, z tych super czempionów, nie poddają się. Wczoraj trzy młode przyszły z tego ciężkiego lotu, to były 2 tygodnie wtedy, to był taki, to cała Polska banie dostała. Oczywiście my też żeśmy stracili 10% gołębi, ale te gołębie poprzychodziły i są te gołębie, nie? No także są super, super, nie? Jestem bardzo, bardzo dumny i zadowolony w kategoriach A, B, C, w A, 37 ma samica, olimpijka miała 50 i była na olimpiadzie, a te 37, one pomiędzy sobą, nie to, że mam jednego gołębia w jakiejś kategorii, tylko mam od jakiegoś tam 27 się zaczyna koeficjent, idzie 30, 40, 50, kilka tych gołębi tak jest. Za 2 lata na wystawy, na olimpijskie wyniki, nie? Sport. Sezon lotów gołębi dorosłych? Jakbym miał zrozumieć, rewelacja. Rewelacja, jeszcze raz rewelacja, tylko super samicę zgubiłem. Nie będę mówił, jakim numerze, żeby tam nie tego, ale jedną super samicę zgubiłem. Tak, nad tym tylko ubolewam. A tak to, dzięki Bogu, są te wszystkie gołębie. Samica roczna, po tym, co był pierwszy w Polsce w tamtym roku, 12 konkursów roczna i 3 razy pierwsza na rejon, 4 oddziały z 500, pierwsza roczna. 7 gołębi jest pierwszych rocznych. 7 gołębi jest rocznych. Dzisiaj odbywa się lot konkursowy. Dziś odbywa się lot konkursowy z miejscowości? Miejscowości Proszków. Czekamy na gołębie i to jest ile kilometrów? 145 km. Także hodowcy, to jest lot, który będziemy dzisiaj relacjonować, pokażemy, jak ten lot będzie się odbywał. Kwestia to jest pewnie pół godziny, kiedy gołębie przylecą. Ale panie Leszku, jak odbył się pierwszy lot? Czy to był dobry lot? Bo to jest drugi. To był ten lot 2 tygodnie temu, nie? To był, który? 14 sierpnia. To było w całej Polsce, ludzie dostali, jak to się mówi, łomot. Łomot, banie, nie? No i Strzelce Opolskie też nie ominęło, ale żeśmy zgubili tak gdzieś 10%, to jeszcze nie jest dużo, nie? 10%. I żeśmy mieli od razu pierwszy lot 145 km. I było tam 12 gołębi przyszło na raz i 7 jest w dziesiątce, ale zacząłem od drugiego, bo tam 4 gołębie jeszcze z moimi się zabrały i wytrzymały to tempo i tamtym kolegom siadły i a moje... W tym roku jest problem z wchodzeniem. Nie wiem, tak się nauczyły, że siadają mi na dach, później dopiero schodzą i to tracą, i tu tracą. A chcą mieć pierwsze, ale myślę, że dzisiaj wiedziałem, że przyjedziecie, przygotowałem, popracowałem z tymi gołębiami. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Myślę, że pokażą klasę, co potrafią pielęgniarki. To nie ma dwóch zdań. Także hodowcy, czekamy na te gołębie, zobaczymy, jak ten lot będzie dzisiaj wyglądał. A po prostu idziemy pić kawę i czekamy na przylot pierwszych gołębi. Zobaczymy, jak to będzie. Chodź, cała banda moja. Pierwsze gołębie nie było na niebie. Cicho. Chodź. Chodź, cała banda moja. Nie było na niebie nic.
Pięknie, to są klasa, to są czempiony Pielesia. Chodź, 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 chodź. Kolejne. Na niebie nie widać żadnej gołębi. Jestem pod wrażeniem, co te gołębie robią. Chodź, 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 chodź. Tylko on jest schłodzenie, widzisz, na dachu jest w tym roku gorzej. O, z góry też tam się. Chodź, 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 chodź. Chodź, Wiktor, bo oni nie wejdą. Chodź, 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 chodź. Ta jest typowana, cholera. Ten u góry obcy. Panieczku, przypomnijmy, ile gołębi było zakaszowanych? U mnie było z tych gołębi, co tu tymi gram, tylko 56 gołębi. 56. No i, a ile odbitych zaraz? O, jest, są następne, już prawie są te wszystkie. A później te z góry, to są normalnym sposobem, ja w ogóle cały dzień fruwałem. Proszę, wszystko stąd. Chodź, 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 to są super, super gołębie, to nie da się. Chodź, 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 chodź. Też typowana, czyli ta typowana do okręgu. Tamto już tylko niedobrze, że oni teraz się nauczyły mi. Inne lata nie było tego. Na dach siadają i dopiero schodzą. Chodź, 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 chodź. Kolejne gołębie hodowcy przylatują, ale panie Leszku, jak wygląda ta czołówka, która przyleciała? Jak pan mógł na zegarze to pokazać? No tak, żeśmy pokazywali ten film, nie? To 30 sztuk jest w ciągu minuty, no. No, to można to na zegarze jeszcze tylko hodowcom pokazać, żeby... Bo wiem, że gołębie przylatują i zegar przeskakuje na ostatniego gołębia, którego się odbił. No. Ale zobaczcie, hodowcy... Od pierwszego gołębia to jest... O, przeskoczy pewnie. No, przeskakuje. Niech pan weźmie jeszcze raz. I zobaczcie, hodowcy od 30 gołębia. O, są przeskoczy. No przeskoczy, to 31 o. Pierwszy gołąb, no i 30... odbijają się. Ale chodzi o to w tym wszystkim, że 30 gołębi odbiło się hodowcy w minutę. Widzisz, to już jest za późno. To już gołębi nie mogą tak, tylko od razu muszą to... U nas jest konkurencja, że jak gołąb ci od razu nie wskoczy, to już jest pozamiatane. Chodź, 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 chodź. Na chwilę obecną jest około 50, już pewnie 5-60 gołębi, panie Leszku. Ale ta czołówka była odbita dość spora. No to są wszystkie te, no to te 50, co to, to są wszystkie te. Z tym, że ja liczę, że ta czołówka, która przyleciała, to było około 25 do nawet 30 gołębi. Tak, mogło być tak. Ładnie. No ale z chodzeniem widzisz, no. A jak było to na pierwszym locie? Na pierwszym locie było 12. Ale w dziesiątce było 7 w oddziele. No, 12 przyleciała, nie? Tylko że one idą tam, no i zobacz, jeszcze nie powchodziły, łażą. To już to nie jest to. Bo on musi od razu ci. Jak u mnie nie wejdzie, to już jest. Inni cię wybiją i koniec. No. To właśnie z wchodzeniem mam w tym roku problem. Bo się nauczyło od samego początku następne. No. Piękny lot. Dzisiaj jest super lot. No. Dzisiaj będzie bez strach. Ale to są wszystko ta linia, ta gołębie na stare loty, wszystko powygrywały w okręgu, w A misz, w B misz, w C misz, w D misz, wszystkie pozachodzące, to wszystkie, no, te gołębie to robią, no. 22 w H, 19 w G gołębie, tu mam kupę tych gołębi, taki 19, 20, 20 i tak spadkowa jest, znaczy coraz większa, nie? No. Jestem pod wrażeniem tej gołębi, co one robią, to... No. Minęły hodowcy około 2 godziny od przylotu pierwszych gołębi. Panie Leszku, podsumowanie tego lotu dzisiejszego. Czy to jest lot udany? Czy straty są? I co ma pan jeszcze do powiedzenia hodowcom jako w tym podsumowaniu dzisiejszego filmu? To znaczy się tak, powiem, gołębie dobry materiał, dobrze przygotowane i zdrowe. Przede wszystkim muszą być gołębie.
No to jak umieją latać, to przylecą dobrze. Na chwilę obecną jeszcze mi tam brakuje 8 gołębi. Nie? Bo jest 120... 4. 4, a było zakażonych? 122 jest, przepraszam. 122, a 130. Czyli 8 gołębi. No. I tak, żeby był udany, no, z tego wszystkiego, no nie wiem, będziecie oglądać na ten... Na żywo na stronie, wtedy? To listę wezmę, dodam. Ja, ale z tego tak, co nieoficjalnie, to 30 chyba będziemy, te 30, to, bo to będzie pierwszy, nie? No. Także, no fantastycznie, to było nawet widać na tym, że szła grupa, nie? A nic z nimi nie, zostawiły w tyle. Koledzy, wasze gołębie, bo to różne są zapytania, mówią hodowcy i to. Wasze gołębie mają prowadzić całą kabinę. Jeżeli one sprint robią i zapierdzielają, jak ja to mówię po gołębiarsku, to tamte w tyle zostają. Tak samo i człowiek, jeżeli młody organizm silny będzie, jak wystartuje, to ja, dziadek 67 lat, za nimi nie zdążę. No nie ma szans, bo mój organizm już jest słabszy. Tak za samo... panem, panie Leszku, gołębniki lotowe starych, ale przejdźmy pod te lotowe gołębniki i gołębi młodych, bo mówiliśmy o tym, właśnie o tym peletonie, który, jak to pan nazywa, sprint musi wygrywać czołówkę. No, odpoczywają. I teraz gołębie odpoczywają, zobaczcie, hodowcy. Ja mogę, żeby wyleciały. Nie, chodźmy po prostu, bo co będziemy je straszyć, panie Leszku? Ale nie. Nie, no czy ja sądzę, czy jest sens straszyć je, niech sobie siedzą spokojnie. Nie, bo gołębie, dokładnie, gołębie zrobiły swoją robotę, ale takim podsumowującym zdaniem, jak pan uważa, gdzie jest cały sukces, który daje panu taką przewagę? Cały sukces jest, koledzy, nie ukrywajmy, że zaciemniane gołębie, tu jest 15 hodowców zaciemnia gołębie w Szczecinie Polski. Czyli tak zwane styczniowe? Nie. Oni może mają styczniowe, ja mam inny sposób lotowania, całkowicie inny sposób. Ja nie chcę za dużo też mówić, ale ja mam inny, ja nie mam styczniowych młodych, ja mam marcowe młode. No to jak? To jest, ja się uczyłem tego, doszedłem do tego i to miałem styczniowe, to są za stare gołębie, one się łączą w pary, jaja znoszą i tak dalej. I to jest, będzie głupi lot, samce, narwańce pójdą gdzieś, coś, nie, ja mam inny, ja mam normalny system, mają się spierzyć i mają mieć pełną pokrywę i to wystarczy. Nie lotuję żadnymi wdowcami, nie gniazdową, nie lotuję niczym. No to powiem, panie Leszku, że pan mnie teraz nawet mnie zaskoczył. Czyli normalnie gołębie marcowe, zaciemniane, mają spierzyć pokrywę, tak. A jak później z etapem przygotowawczym, wszystko jak było normalnie gołębi? To tak, normalnie, nawet w tym roku, no to może i starość też jest, że no za dużo im tam daje jeść, nie, trochę. I mnie nie słuchają, nie wchodzą, wołam, denerwuję się, nie, kurde, one siedzą, a chcę, żeby najadły się jednakowo, nie to, że ten się nażre, a ten drugi nie nażre się go, nie. No i to trochę boli, nie, ale w tym tygodniu może się wezmę za nie trochę i taką dyscyplinę zrobię, bo kiedyś było dużo lepiej, że gołębie od razu siadały tu mi na tą wolierę i od razu cyk, do wlotu i już było. A teraz mi siadają na dach, i z dachu dopiero sfruwają i już to tracą te 5-10 sekund, a 10 sekund w Szczelcach, 5 sekund to już jest pozamiatane. Ciekawostka, hodowcy, na sam koniec, bo tu już odjeżdżamy. Pan Leszek Pielesiak jest osobą, która lotuje bardzo dobrze w kategorii A, czyli ten sprint, ale maraton, kategoria C, kategoria B, też to są kategorie bardzo mocne pana. Czyli jak to wygląda na przestrzeni tych lat, bo linia czempionów to nie są tylko gołębie sprinterskie. Wiktor, dlatego, że dużo mi tak ludzi zarzucało, że mam sprint tylko, łatwe loty i tak dalej. A więc wziąłem te gołębie, po prostu dobrego gołębia, jeżeli ci robi 3, 4, 1 czy 5, nie będziesz wysyłał na maraton, bo maraton się rządzi swoimi prawami. Także różnie to może być. Były dwa maratony upalne, pod wiatr, 10-11 godzin gołębie były w powietrzu. Są listy konkursowe i pokażemy. I ja wysłałem z tych super czempionów, na przykład tą samiczkę. To jest zrobione w 2018 roku, czyli jak ona była młodziutka.
o numerze 2144 po 6690 i 5544. Niech pan odsłoni troszkę oświetlenie, tak. Słońce, o, żeby zobaczyć. I po 6690 i 5540, którego ta para dała pierwszego asa Polski rocznego na wystawach, w tym olimpijskie wyniki i tak dalej. No i wziąłem, mówię, dobra, zrobimy DNA i pokażemy. Najpierw może pokażemy tą samiczkę 2144, po których to jest gołębia. Skoby jest, proszę, po 6690 i 5544, który tam na banerze jest, prawda? A samiczka jest z 18 roku 2144. No i teraz pokażemy listę konkursową Kloppenburg. Na przykład 746 km i proszę, 2144 jest druga na oddział, 15.20 się melduje samiczka, a piąta jest na okręg. Na okręg jest piąta, a gołębie były wypuszczone 5.50. Koledzy, ile godzin w powietrzu? Powietrzu, przeliczcie sobie. Dobrze. Następnego gołąbka, którego wziąłem, dałem, czyli siostrę, zrobiłem też DNA, żeby udokumentować to wszystko. Nie to, że Pieresiak mówi, papier przyjmuje. Proszę. 53-80-19 rok, samiczka. Po 6-6-90-5-5-44, tak? Mamy. I co ciekawe, proszę, z Kloppenburga, tu mamy, jest 13 gołąb w oddziele. 53-80. Jest 13 w oddziele. Nie chcę teraz mówić w okręgu, tak samo jest wysoko, jakby nie było. I z Kloppenburga. Na maraton, 3.07. 2144. Proszę. Tak samo drugi maraton. Też gołębie się meldują. 16.32. 16.40, przepraszam. Jest 2144, 18 rok. Co zrobiliśmy DNA? 16.40, a były puszczone o godzinie 5.40. Ile godzin w powietrzu? Szybkość 1100. Upał, podwiat. Wszystko dają te gołębie. Wszystko dają radę. Następnie pokażemy DNA. Porobiłem, bo żeby tym niedowiarkom, którzy tutaj mówią. Gołąb o numerze 8300. Tu. Pierwszy as roczny polski w 2021. Jest po 6695544, proszę. DNA udokumentowany. Nie papier przyjmuje. Pieresiak jest tak dokładny, że musi być wszystko zrobione jak się. Jest? Jest. W tym roku skrzydło zerwał, ale był pierwszy na oddział. Ten gołąbek. I 10 konkursów zrobił czołowych. Później go już wycofałem, bo miał skrzydło zerwane. Dziękuję. Chodź tylko. Koledzy, pokazałem to, pokazałem. Chodzi tylko hodowcy o jedną rzecz, że pan Leszek Pielesiak lotuje od A do maraton i jest to wyhodowane wszystko z jednej bazy gołębi, czyli te czempiony. Tak, bo jestem taki dumny i szczęśliwy, zadowolony, że te gołębie robią i sprint, i wszystko. Co ciekawe, z 500 na rejon, na 4 oddziały, koledzy, 7 pierwszych Pielesiaka. Z pierwszego roczna z tych super czempionów 9600 Pielesiaka. No co to gada? Także tyle, hodowcy. Dobry lot i udanego sezonu. Dobry jeszcze lotów gołębi młodych. Koledzy, jestem szczęśliwy, ale żeby nie zazdrościć, tylko iść do przodu, szukać dobrych gołębi, pracować z tymi gołębiami, mieć pojęcie o gołębiach i będziecie zadowoleni. A nie tam, że ktoś, tego, to nieprawda, to nie to. Udokumentowane. Także ja robię od razu certyfikat, żeby być wiarygodnym. Nie to, że słowa. Słowa to mogą mówić wszystko. Tu musi być udokumentowane. Jest. Także, dobry lot. Jestem dumny. Dziękuję, dobry lot. Pozdrawiamy.